Szanowny Kościele Paulini, Młody Księża, różnych świętecji i innych zakonów, a przede wszystkim Wy, Pani Pielgrzymi, ci, którzy pielgrzymujecie od wielu, wielu lat w tej pielgrzymce i mimo czasu, które mamy za sobą, bo w dzień pandemii, bez problemu powróciliście do pielgrzymowania w ostatnich 2-3 latach, ale także kochani pielgrzymi nowi, młodzi, którzy dołączyliście do tej starej warszawskiej, ponad 300-letniej pielgrzymki na Jasną Górę z Warszawy, stolicy naszego kraju. Pozwólcie na parę myśli, które chciałem Wam przekazać, powiedzieć na początku tego pielgrzymowania. Postaram się dołączyć do tych wszystkich słów, które padną dzisiaj na pielgrzymce. Będzie ich wiele w postaci rozważań, a nade wszystko do tych słów, które potem przy końcu pielgrzymki będziecie słuchać na Jasnej Górze przed obrazem Matki Świętej w czasie mszy świętej kończącej nasze pielgrzymowanie 14 i 15 sierpnia. Będą to myśli wokół jakby trzech spraw. Samego pielgrzymowania jako takiego do Częstochowy, wokół dzisiejszego święta, jest to święto przemienienia pańskiego, niezwykle trafne, chciałoby się powiedzieć, jak na początek pielgrzymki, i parę myśli wokół łączności z Lizboną, z papieżem Franciszkiem i z ponad milionem młodzieży, która się tam gromadzi wokół niego, a dzisiaj na zakończenie Światowych Dni Młodzieży będzie ich pewnie jeszcze więcej. 312 pielgrzymka warszawska. Chciałbym się zapytać, co nas w ogóle, każda z tych pielgrzymek i ta, do której Bogu dzięki tak licznie wróciliście w tym roku i ta liczba Bogu dzięki nie maleje, tylko wzrasta po tym czasie przerwy, którą mieliśmy zrobioną przez naturę. Co nas w ogóle uczy pielgrzymka i pielgrzymowanie, a zwłaszcza pielgrzymka paulińska na Jasną Górę z Warszawy. Uczy nas, i na to chciałem zwrócić uwagę króciutko, podstawowych dwóch spraw. Mianowicie uczy nas tego, że my jako ludzie jesteśmy pielgrzymami. Czy to jest oczywista nauka? Mam odwagę powiedzieć, że nie jest oczywista. Bardzo często człowiek współczesny zapomina o tym, że jest pielgrzymem. Że idzie przez ten świat drogą powołania, które mu Bóg dał, idzie przez ten świat drogą przykazań, ale nic się na tej ziemi nie kończy. A bardzo często, zapominając o tym, żyje tak, jak mówił święty papież Jan Paweł II, tak jakby Pan Bóg nie istniał i jakby nic już po tym naszym ziemskim życiu nie było. A wręcz przeciwnie, wydaje się człowiekowi, że trzeba to życie na ziemi wykorzystać do końca, a nawet próbuje do tego dorobić jakąś swoją ideologię i mówi, spróbujmy uczynić tu na ziemi niebo, bo innego nieba nie ma. To już chcieli uczynić marksiści w różnych miejscach świata, przede wszystkim w Polsce i w krajach naszych europejskich, ale dzisiaj w imię nowej idei, jak mówią niektórzy postnowoczesności, czy neomarksizmu, dzisiaj próbują do tej myśli wrócić i mówić człowiekowi, nie szukaj już nic więcej, ale próbuj uczynić niebo. Owszem, Pan Jezus nas wzywa, Pan Bóg nas wzywa do tego, żeby
żebyśmy pewne elementy podstawowe Królestwa Bożego próbowali dodać tu na ziemi. Żeby to nasze życie stawało się bardziej ludzkie, bardziej owocne. Żebyśmy przemieniali ten świat, w którym żyjemy. Ale pełnia szczęścia jest przewidziana na końcu, po zakończeniu tego życia w niebie, a więc jesteśmy pielgrzymami. A pielgrzymka na Jasną Górę, której celem zasadniczym przecież jest spotkanie, prawdziwe spotkanie z Jezusem Chrystusem, którym to spotkanie nam pomaga Jego i nasza Matka, Najświętsza Maria Panna, jest tego jakby pierwowzorem i początkiem. Dlatego niech nam to pielgrzymowanie, niech wam to pielgrzymowanie przypomni ten status pielgrzymi każdego z nas. Uwierzmy, że jesteśmy powołani dla wieczności. I drugi cel pielgrzymki, który myślę, że w tym roku jest szczególnie ważny i aktualny, to iść na Jasną Górę po nadziei. Jasna Góra przez całe wieki tych pielgrzymek 312 była miejscem źródłem nadziei. Tam ludzie szli niezależnie od tego, czy były wojny, czy były rozbiory, żeby uzyskać nadzieję zwycięstwa i życia dalej i nadawania temu życiu ludzkiemu sensu spokojnym, spokojnym, owocnym i pięknym egzystowaniu. Dzisiaj, kiedy jesteśmy zewsząd i z mediów tradycyjnych, a więc telewizji, radia i społecznościowych, atakowani rozmaitymi strachami, musimy Boga prosić, żeby Jasna Góra zawsze dla nas była źródłem i miejscem głoszenia i przepowiadania Chrystusa u boku Jego Matki przez obrazy Jasna Górskie, żeby stamtąd nie wychodziły nigdy żadne sygnały fałszywych lęków, strachów, niepokoju, których człowiek ma dość na tym świecie. Jeżeli się komuś wydaje, że będzie właśnie metodą strachu i straszenia prowadził człowieka ku przyszłości, to się myli, bo nam jest wszystkim potrzebna prawdziwa nadzieja umocowana w Bogu. Przechodzimy do drugiego punktu, mianowicie do Święta Przemienienia. Po co Pan Jezus ich wziął na Górę Przemienienia tuż przed Mekką? Zanim miał wyjść na Golgotę i wziąć krzyż i być do tego krzyża przybitym i ułożyć na krzyżu za nas i za nasze zbawienie. Po to, żeby obudzić w nich nadzieję. Po to, żeby pokazać się przed Piotrem, Jakubem i Janem, których zabrał z sobą, jako zmartwychwstały i przemieniony i niejako uprzedzić to, co się miało stać w poranek wielkanocny, gdzie nadzieja powoli się ożywiała po to, żeby wybuchnąć po Chrystusowej męce śmierci. Wziął ich na Górę Tabor, przemienił się wobec nich. Szaty jego zajaśniały. Im było dobrze z nim. Oni nawet nie wiedzieli, co będzie za kilka dni na Górze Golgocie. Ale kiedy się ten dzień zbliżył, mieli do czego wrócić, bo ta nadzieja była im pokazana w Górze Przemienienia w Chrystusie, który się wobec nich przemienił. Do tego stopnia, że powiedzieli i głośno wyznali: Panie, dobrze nam tu być. Idziecie na Jasną Górę pod hasłem Sakramenty dają życie. Rzeczywiście można powiedzieć w to dzisiejsze święto, że
ta tajemnica przemienienia, czy kura przemienienia się powtarza, uobecnia się w sakramentach świętych, uobecnia się w Eucharystii Niedzielnej przede wszystkim, uobecnia się w sakramencie pokutnym, w sakramencie nawrócenia chorych. Ta kura przemienienia dla rodziny, dla rodziców, dla chrzestnych uobecnia się wtedy, kiedy przynoszą dziecko do chrztu czy do bierzmowania. Dlaczego? Bo sakrament jest prawdziwym spotkaniem z Panem Jezusem. I dlatego jest źródłem przemienienia i nadziei. Dlatego tak ważne jest, gdy człowiek postawił sobie pytanie, każdy z nas, czy kiedyś w naszym życiu, przyjmując święte sakramenty, przeżyliśmy taki moment, przeżywamy taki moment, kiedy człowiekowi się wyrywają słowa po przyjętym sakramencie, po dobrej spowiedzi, po wyjściu z Eucharystii albo w czasie Eucharystii, słowa: Panie, dobrze nam być. I wcale nie chodzi o emocjonalne przeżycie subiektywnej radości, ale chodzi o to, żeby człowiek duchowo, wiarą swoją dotknął rzeczywistości Boga, Chrystusa przemienionego, który w sakramentach świętych rzeczywiście spotyka się z nami i daje nam życie. To życie, którym jesteśmy obdarzeni już tu na ziemi, z łaski Boga, jesteśmy dziećmi Bożymi, i to życie, które chce nam dać po skończeniu. Tutaj. I wreszcie trzecia, ostatnia myśl, to przemienienie nas zaprowadza do spotkania papieża z młodzieżą całego świata. To wielka radość, wielki znak i wielki symbol, że Ojciec Święty na tym swoim łóżku, na którym się spotyka z ludźmi, przeżywa spotkanie. Jakże wzruszające były momenty w Lizbonie, kiedy przyjechał na tym łóżku stary papież, pełny duchowej młodości i świeżości, do ludzi niepełnosprawnych, którzy wszyscy byli na łóżkach, czy prawie wszyscy byli na łóżkach. Jakże pięknie i jak niezwykle było wczoraj, kiedy 1,5 miliona młodzieży słuchało papieża, który przemawiał siedząc, a potem uczestnicząc w ciszy adoracji, a więc spotkania z Jezusem także na tym swoim łóżku, ale przecież pełen nadziei na życie, które Kościołowi i Jemu obiecuje i daje Pan. Jaka myśl główna się nasuwa z tych spotkań z piątkowej drogi krzyżowej z młodzieżą? Papież tę myśl drąży. Wczoraj też ją drążył w czasie tego czuwania, które z młodzieżą przeżywał. Mianowicie ukazuje nawet sama sceneria drogi krzyżowej, tego wspinania się z krzyżem na górę, ale także wczorajsze słowa pokazują nam jakby porównanie ludzkiego pielgrzymowania i życia do wspinania się na górę, i podczas tego wspinania się na górę potrzebny jest trud i wysiłek. Tak jak to dźwiganie krzyża swojego życia w tej drodze krzyżowej piątkowej, którą widzieliśmy, albo tak jak to wczoraj mówił Ojciec Święty, pewien duchowy, podstawowy wysiłek, który przy dojściu na górę, na górze staje się radością. I w tym wysiłku duchowym, w tym wspinaniu, to wczoraj bardzo Ojciec Święty podkreślał, nie jest ważne, ile razy człowiek się upadnie i przewróci. Ważne jest to, żeby powstał. A jeśli chodzi o ludzi, ważne jest to, żeby podbiegali wtedy, jak człowiek upadnie, i próbowali go podnosić i pomagać. I w tym znaczeniu to hasło Światowych Dni Młodzieży: Maryja z pośpiechem poszła w górę, ma takie ważne znaczenie.
Co to znaczy, że Maryja w tajemnicy nawiedzenia świętej Elżbiety poszła z pośpiechem? Po co poszła? Poszła głosić Chrystusa, który się w jej życiu stał żywym, wcielonym. Poszła dziękować Bogu za to i poszła Elżbiecie swojej krewnej pomagać. Poszła z pośpiechem i to wszystko jest Kościół. Pomoc potrzebującym, biednym, pomoc Ukraińcom, pomoc uchodźcom i tak dalej nie należy jako przydatek do Kościoła. Tam jest Kościół, bo Chrystus jest biedny. Nieraz pytamy przy różnych okazjach, czy coś złego dzieje, zwłaszcza gdzie wtedy był Bóg, gdzie jest Pan Jezus. A wtedy trzeba powiedzieć, Pan Jezus jest tych ubogich i potrzebujących. Jak go chcesz spotkać i być z Nim Kościołem, to musisz do nich pójść. I te prawdy przypomina nam papież Franciszek po to, żebyśmy z pośpiechem gorliwego chrześcijanina głosić Ewangelię, dziękować Bogu za wszystkie dary, ale także czynić miłość wobec tych wszystkich, którzy się znajdują na naszej drodze życiowej. Moi kochani, kończę prośbą i apelem, żebyście donieśli na Jasną Górę wszystkie sprawy naszej ojczyzny, wszystkie sprawy Warszawy, wszystkie sprawy Kościoła, wszystkie sprawy Arkidiecezji Warszawskiej, Zakonu Paulinów, sprawę powołań, która jest sprawą bardzo ważną dzisiaj, aby nie zabrakło kapłanów. Kapłanów, którzy wiedzą i zdają sobie sprawę, do jakiej realizacji kapłaństwa się przygotowują i idą. Bo to nie są żarty ze strony papieża. Naprawdę idą epokowe zmiany, a nawet już są. I do tych zmian potrzeba nowych ludzi w plemię, tak jak to mawiał błogosławiony Stefan kardynał Kosiński. Amen. Nie może zabłać. To wyznanie dzisiaj robimy odmówieniem przyrzeczeń sakramentów chrztu. Zbaczeni w światło Chrystusa, odmówmy teraz przyrzeczenia chrzcielne. W chwili naszego chrztu wypowiadali te zobowiązania nasi rodzice i rodzice chrzestni. Teraz każdy z nas pragnie podjąć to zobowiązanie, a zatem pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego, pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie w naszą chlubą Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen.